Dobra, pokażę Wam dzisiaj taki filmik. Postanowiłem sobie kupić, przetestować właściwie kamerkę z AliExa za 110 zł. I tutaj, jak widzicie, to jest kamera sportowa SJ-Cam. Okej, OBS przechwytuje obraz, dobra, jest dobrze. SJ-Cam Full HD 1080p, 100% sprawna. Na czym mi zależało? Zależało mi przede wszystkim na tym, żeby ta kamerka miała taką możliwość, żeby po podłączeniu kablem USB można było podłączyć ją do OBS-a i niby ma opcję PC Connection, PC Camera czy jakoś tak. Gościu mi wysyłał zdjęcia, nie będę pokazywał konwersacji, ale to było blisko mnie, także podjechałem sobie rowerem. Kamera sportowa SJ-Cam Full HD 1080p w 100% sprawna. W komplecie mocowanie kamerki i coś takiego, tak to wygląda, taki tutaj ma HDMI i USB slot na karty pamięci, no i mikrofon tutaj jest, przycisk power po boku ma jeszcze dwa przyciski takie, zresztą Wam pokażę to zaraz na filmiku, tylko się przełączę kamerą, no i przy okazji przetestuję ją też, jak to działa z OBS-em później. Na razie tylko będzie taki filmik opisowy. Moje papugi znowu się zaczynają drzeć. Ok, przełączam się teraz na filmik z kamerki. I zestawię, właśnie dostałem taki uchwyt do tej kamerki. Dla ciekawości powiem, że teraz skręcona jest Huawei P9 Lite w 1080p jakości. Przez aplikację Irion Web. I słuchaj, ja mam taką jakość, nie? Obrazu. Jak na razie to jest chyba najlepsza jakość, jaką mi się udało uzyskać w domu. Zobaczymy, jaką będzie miała to jakość. I jak będzie autofokus sobie radził. No to mamy przód. Obiektyw, przycisk power, HD 1080p. Tutaj jest na baterię, którą wyjąłem. Dwa przyciski do posługiwania się w menu. Ekran LCD, maluteńki. Dwie diody symbolizujące pewnie ładowanie i jakieś tam inne tryby. U góry mamy OK i jakąś taką diodę. Czy mamy mocowanie na statyw? Nie mamy. Nie mamy mocowania na statyw, niestety nie podłączymy, nie przykręcimy sobie do jakiegoś statywiku. Dobra, wkładam baterię. Bateria ma w tym SJ-kamie 900 mAh, 3,33 Wh. Nie wiem, czy to jest w ogóle oryginalne. Jak ktoś zna się na takich kamerkach, to niech mi da znać, bo tutaj nawet na obudowie nie pisze żadnego modelu, nie? Jaki to jest, a w necie widziałem, są na przykład SJ-Cam 4000 z napisem Wi-Fi albo 5000. Najnowsze modele to są chyba jakieś tam 8000 w 4K. Dobra, włożymy sobie baterię. Gdzie jest ta klapka? Zgubiłem za ślepkę. Jeszcze była. O, jest, dobra. Znalazłem ją. Bo ślepka jest. Otwieramy ją, że tutaj pociągamy dzyndzel. No i niestety otwarcie jest beznadziejne, od razu mówię Wam. Trzeba jedną ręką otworzyć, w ogóle to się nie podważa. Ciężko jest strasznie otworzyć tutaj ten zaczep, ale dobra, na razie weszło, to nie będę nic kombinował. Ja sobie, wiecie co zrobię? Jeszcze przetrę minimalnie soczewkę. W tym celu sobie wezmę. Mam taki jakiś płyn do szyb. To wystarczy, żeby była czysta w miarę. Nie wiem, jakie to ma w ogóle kąty. Ta kamerka. Super.
czyściutki obiektywik. Teraz ją sobie włączymy. Zobaczymy, jak ona działa. Przyciskiem power. OK. Welcome. No tak, tutaj nawet nie mamy ekranu dotykowego, od razu mówię. Teraz wejdźmy sobie w menu, gdzie tu jest. Tu się wywołuje menu. Muszę wam to w ogóle bliżej pokazać. Tryb mode. No image. O, jest, dobra. Mamy menu. Resolution, czyli rozdzielczość, CSIC record, HDR, motion detection, fajne, recording data, stamp, photo, seize sequence, quality, sharpness, white balance, color, ISO, exposure, face detection, anti-shaking, quick revev, o kurwa, dużo tego jest, data, stamp, language, data, time, auto power off, beep sound, screen savers, frequency, car mode, delayed format, default setting, pewnie będzie ostatnia. Version. O, wersja. Dobra, który to jest? OK. Wersja 2014.01.10.V01. Jak się wychodzi? Cofa się OK-em. Dobra. Cofnę OK-em? Nie da. Powerem? Którym się cofa? Aha, tym. No jest trochę tych opcji, powiem wam. A sam się dziwię, postaram się to jakoś. Format, delete, car mode, frekwencji. Zobaczymy frekwencji. 50 i 60 Hz. Dobra, damy 60. Screen server, beep sound, auto power off. Auto power off mamy. Takie opcje, ok. Data time language. Polskiego jak zwykle nie będzie, jak znam życie. Italiano. No tak, nie ma polskiego portu, niż do uczy italiano. Mam English. English. Data stamp, to wiemy, o co chodzi. Quick review. No nie będę. Anti-shaking. On off. On. Face detection, to mi niepotrzebne, off, exposure, aha. Jeden przycisk jest trochę walnięty, ale działa na szczęście. 2.0, o, takie opcje. Exposure. Ten przycisk jest na dole tutaj, jakby taki był wciśnięty, zapadnięty. Na górze jest OK. ISO. Jakie on ma wartości? 100, 200, 400. Auto damy ISO, niech będzie na razie. Color. Color black i sepia, ok. White balance. Auto, dialog, load i pochmurnie. Fluorescent. Damy auto. Sharpness, czyli ostrość. Normal, soft, strong. Damy normal. Quality. Normal, economy, fine. Mamy na razie, niech tak jak będzie. Sequence of photo size 3 mega, 2 mega, VGA 1.3, 12 mega, 12 megapikseli. No to damy na największą, potem zobaczymy. No card, ok. No dobrze, i co, i nie można z tego wyjść? No widzicie, jaki jest zabugowany ten soft? Nie ma karty. Już nie może wyjść. Dobra, spróbuję włożyć mu kartę, chociaż z tego mojego tutaj. Jak ja tu w kartę? A nie, to ja wkładałem do paszporta. Do paszporta wkładałem kartę. Włożyłem mu kartę. Goodbye, czyli co, już się rozładował?
Dobra, podłączymy go do ładowarki. Jedyny telefon z szeryka, z którego się cieszę, z nagrywania z Lumia 930, ale niestety po USB-ku jej nie podepnę do OBS-a. Dobra, podłączymy to do ładowania. I ładowanie wygląda w ten sposób. I teraz Wam pokażę przy okazji, jaki to prąd ciągnie. Ile? 0,60. No, 0,7 ampera. Niedużo. Dobra, ja sobie jeszcze tutaj patrzę te opcje jeszcze dalej. Mode. Co on mi nagrywa teraz? Czy co? A nie, nawet jest. Ma ten powiększenie, nie? Jeden przycisk będzie. Przycisk skromnięty jest. 1, 3, 1, 1 i jest na tym. Okej, gdzie ja skończyłem? Wejdźmy jeszcze raz. W tym celu co się szybciej będzie, tym wygodniej. Language, Krewiew, ISO, Quality, Sequence, Photosize. Skończyłem na rozdzielczości zdjęć. 12 megapikseli. Recording. Zobaczmy, co to będzie recording. Staram się Wam to pokazać. Recording on i off, ok. Motion detection. On, off. HDR nawet jest. On jest. Wyłączymy na razie HDR. Cykliczne nagrywanie. 10 minut. Co 10 minut będzie po, jakby nadpisywał. Bo tak, nie wiem. Wyłączę. I rozdzielczość. Jakie ma rozdzielczości? 1080 Full HD, 1920 na 1080, 720p, VGA, WVGA i VGA. My oczywiście chcemy Full HD. Wersją. No i to tyle jest z opcji tutaj tej kamerki, którym się wychodzi. Aha, wychodzimy wszystkim przyciskiem mode. Dobra. Teraz mam tutaj chyba kamerkę ustawioną. Jestem w trybie kamery. Teraz jestem w trybie aparatu. I co ja tu mogę robić? Zdjęcie pewnie. A chyba jest matryca. Matryca albo LCD jest zabrudzony, bo zaraz wam coś pokażę. Nie wiem, czy wy to widzicie na niebieskim. Takie plamy są. A to jest chyba LCD ubrudzone. No, to jest LCD, bo się przesuwa. Zdjęcie zrobione. Aha, czyli zdjęcie pstrykam. Naciskając przycisk OK na górze. Spoko. Potem sobie to rzucę na kompa i zobaczę, jaka to jest jakość tych zdjęć, ale na razie się pobawię tak. Na szybko. Ale efekt rybiego oka jest na tym obiektywie. Jezu. Widzicie, jak wygina krawędź? Patrzcie, jaka jest. Czy ja ustawiałem jakieś rybie oko? Albo
Tak, ten obiektyw zniekształca. Tutaj przeglądamy sobie foty. Dobra. Wyjdźmy sobie z tego. Potem jest menu. I tak, czyli mamy taką tryb kręcenia filmów, tryb zdjęcia, gdzie możemy sobie, a jak tu się w ogóle zmienia, jakieś parametry. O, tu tylko mamy plus minus powiększenie, zoom. Ok, to robimy zdjęcie. Dobra, rozumiem. Czyli jak sobie ustawimy w opcjach, tak będziemy mieli ustawione w trybie zdjęć. Kolejne wciśnięcie. Przeglądamy zdjęcia. Dobra. Kolejne, przechodzimy do menu. I kolejny tryb kręcenia filmików. Dobra, teraz sobie nakręcę troszeczkę filmik, żeby go potem. Nie mówcie, że on mi cały czas kręci 10 minut. 11, tu leci jakiś czas na dole. Widzicie? 11 minut. Poczekajcie, muszę sobie sprawdzić, czy on może miał. Jezu, jak. Widzicie, jakie rybie oko się robi? Jakie zniekształcenie? Jak z bliska daje, bo z daleka już prostuje, nie? Ale czuję, że będzie wesoło. To będzie po podłączeniu do kamerki PC-towej, jak on będzie ten stream pokazywał, jakiej jakości. Czy to będzie faktycznie prawdziwe 1080p? Potem zobaczę, ale nie mogę zatrzymać tego czasu tutaj, co leci. Coś, czy czegoś nie kumam? Goodbye. Dobra, ja sobie ją trochę podładuję. I to by było chyba na tyle. No, ten HDMI jest interesujący. Na szczęście chyba mam taką przejściówkę. Zaraz zobaczę. Coś tu mam do kabla HDMI. Czy on będzie pasował do tego? Tak, pasuje. To jest te same złącze, co mamy na przykład w BlackBerry Z10, bo BlackBerry Z10 ma i USB, i HDMI wyjście. Tak samo mogę podłączyć ten telefon pod HDMI-ka. I tak samo jest BlackBerry Q10, którego mam gdzieś schowanego. Że nie trzeba żadnej przejściówki typu Slimport itp. itd. A natomiast BlackBerry Passport już nie ma takiego złącza pod wyjście wideo i trzeba tutaj podłączyć adapter Slimport, który też gdzieś mam. No, także mam przejściówkę. Zobaczę, jak to działa z HDMI-kiem. Powinno być 60 fipsów HDMI. Także sprawdzimy sobie to. No i co? To było na tyle. Jak coś, piszcie w komentarzu, jak potem nagram drugi filmik, jak ta kamerka kręci filmiki podłączona do komputera, do laptopa, do OBS-a. Jakiej jakości będzie stream?